Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku nowej serii na moim kanale, a jest to LEGO Hobbit, gra, na którą bardzo długo czekałem, tak samo jak na LEGO Władcy Pierścieni. Mam nadzieję, że i w tym przypadku się nie zawiodę. Także zaczynamy serię. Będzie krótki filmik na samym początku. Ja już zacząłem grać, bo chciałem zobaczyć, jak to się będzie nagrywało i wiem z tego, że będzie właśnie filmik. Także zostawiam Was z nim. Jest naprawdę ładnie zrealizowany, z głosami prosto z filmu. My dear Frodo, you asked me once if I had told you everything there was to know about my adventures. It began long ago, in a land far away to the east. There was the city of Dale, peaceful and prosperous. For this city lay before the doors of the greatest kingdom in Middle-earth, Erebor. Stronghold of Thrall, king under the mountain, mightiest of the dwarf lords. His line lay secure in the lives of his son and grandson. All would pay homage to him, even the great elven king, Thranduil. Ah, Frodo, Erebor. My liege, our king asks you to go and oversee today's mining operation. Dobrze, także jak widzicie, właśnie jesteśmy w grze. Troszeczkę niespodziewanie się zaczyna, bo myślałem, że będzie po prostu od tej uczty, wiadomo o co chodzi. I jeszcze parę słów wstępu na temat tej serii. Będę oczywiście próbował przejść ją całą, znaczy główny wątek fabularny. I jeżeli będziecie chcieli, jeżeli będziecie wyrażali takie zainteresowanie, to także będę chciał poprowadzić tą grę tak, aby zdobyć jak najwięcej procent. Zachęcam te osoby, które trafiły tutaj przypadkiem w poszukiwaniu właśnie tej serii, do zostania tutaj na dłużej, może Wam się coś spodoba innego, i do komentowania i oceniania tej serii, co mogę tutaj, co mogę jeszcze tam poprawić i tak dalej, i tak dalej. Także zachęcam Was do oglądania i przechodzimy już do gry. Także mamy takie tabliczki, z których możemy wyczytać na przykład. Czekajcie, muszę w nią walnąć. Przytrzymaj B, aby budować obiekty z podskakujących klocków LEGO, czyli to, co nauczyła nas praktycznie każda seria, w którą graliśmy, czyli każda seria, każda gra z serii LEGO, to chciałem oczywiście powiedzieć. I tutaj musimy młota użyć, ale musimy wybrać postać, także sekunda. Najpierw wybierzmy tą postać. Przytrzymaj Y, aby wyświetlić koło postaci. Ja gram sobie na PC-cie, ale używając pada od Xboxa 360, dlatego mam właśnie takie rzeczy mi się pokazują. Oczywiście, jak widzicie, gra jest spolszczona kinowo, nie ma tutaj dubbingu i tak dalej. Według mnie nawet to i lepiej. I dobrze, jesteśmy w Ereborze. Tutaj będziemy musieli, tak jak dostaliśmy, mamy nadzorować prace górnicze. Fajne jest to, że te postacie nam się ukłaniają. Takie małe smaczki, ale naprawdę są spoko, dobre, już się nie kłaniają. Już im się znudziło. Może muszę być Thorinem? Nie. Dobra, jednorazowo się kłaniają. I mogliście zobaczyć, że mamy tutaj takie troszeczkę zmienione koło tych postaci. Mamy oczywiście Traina? Nie wiem, chyba źle go przeczytałem. Mamy Thorina, plecak, w którym właśnie mamy nasze przedmioty, które zdobyliśmy. Można niszczyć pęknięte płytki LEGO, to nam nie będzie na razie potrzebne. Łup, co jest według mnie ciekawą rzeczą, bo będziemy mogli tutaj zdobywać różnego właśnie rodzaju surowce, takie jak miedź, żelazo, srebro, rubin, szafir, szmaragd, diament, kamień, lina, skóra, drewno, marchewka, chleb, mięso, ryba i oczywiście mitrilowy klocek, czyli potocznie
mówiąc, jest to Mithril. Dobrze, także zobaczymy, czym nas zaskoczy ta seria, czy będzie coś nowego, chociaż patrząc na te surowce, już się spodziewam czegoś naprawdę, naprawdę dobrego z wykorzystaniem tych surowców, budowania i tak dalej, i tak dalej. A, zatarasowali nam przejście, ciekawe czemu. Dobra, rozwalmy, najlepiej właśnie wszystko na początku rozwalać, co jest wokół nas, bo tak jest w każdej części LEGO, że po prostu rozwiązanie jest bardzo blisko. Okej, okay, mamy klocek i pewnie musimy po prostu rzucić w to u góry, żeby nam się odblokowało przejście. Dobra, smacznego wam, krasnoludy. Krasnoludcy. Strażnicy. Aha, ten strażnik nas zostawił jeden, dobra. Mieliśmy jeszcze strażnika u siebie. Okej, okay, jesteśmy... In precious gems hewn from rock, and in great seams of gold, running like rivers through stone. Dobra, jesteśmy, jak widzicie, w jakimś miejscu jubilera, czy czymś takim. Okej, okay, sobie porozwalajmy na początku wszystko, co możemy. No to się na pewno do czegoś nam przyda. Okej, okay, tutaj nic nie było. B. Aha, możemy coś zbudować, no spoko. Tylko co teraz mi to da? W sumie nie mam pojęcia. Mogę w to walnąć? Jeżeli przytrzymam? Nie, nie za bardzo. Dobra, czyli na razie chyba nie mogę tego zniszczyć. Nie wiem, pewnie będzie potrzebna inna po prostu postać. Co do długości odcinków, zawsze robiłem tak, że jedna misja wychodził jeden odcinek, ale tym razem zrobię to troszeczkę inaczej, poprowadzę tą serię. A mianowicie będą odcinki jakoś tak po 15 minut. Wydaje mi się, że to będzie taka odpowiednia liczba. Widzicie, że ja wiem tutaj co robić, po prostu nagrałem już ten materiał, tylko że... Był pewien problem z dźwiękiem i muszę go jeszcze raz nagrywać. Mam nadzieję, że materiał na tym nie ucierpi. Nie grałem jeszcze w tą grę, ale tą misję, ten kawałek misji po prostu znam, dlatego się nie zatrzymuję. A później będą po prostu takie pewnie fragmenty, w których będę musiał chwilę pogłówkować. Widzicie, tutaj możemy zbierać fragmenty surowców. Widzicie, tam mam jakieś rubiny, szafiry. Niestety nie znam tych kamieni, także mogę się oczywiście pomylić w nazewnictwie ich. Okej, okay, tutaj mamy tabliczkę. Na kowadle możesz wykuwać użyteczne przedmioty, korzystając z łupów LEGO znajdowanych w obiektach LEGO. Dobrze, także musimy pozbierać sobie troszeczkę tych surowców. Widzicie, z tych na przykład mamy deski. Piękne deseczki. Tutaj mamy, nie wiem, czy to są jakieś szmaragdy, szafiry... Nie mam pojęcia, ale są jakieś kamienie szlachetne. To nam powinno wystarczyć. Na tym młotem widzę, że ładnie dosyć się posługuje ta postać. Będę nazywał tego pana tą postacią, żeby nie przekręcać więcej nazwy. Bo chyba nie chcielibyście, żebym na przykład Bilbo nazywał Dildo. Tak, tak trochę niefajnie. Tą serię będę starał się tak prowadzić, nie to, że na poważnie, ale obejrzyjcie na przykład sobie Harry'ego Pottera u mnie, to zobaczycie, o jakie porównanie mi chodzi. Właśnie, dlatego ta seria, powiedzmy, będzie normalna. I będę chciał po prostu ją przejść też dla siebie, bo naprawdę czekałem też na tą grę. Szkoda, że tu są tylko dwie części wepchnięte, a nie trzy, no ale marketing musiał zadziałać, a hajs musi się zgadzać. Naciśnij B, aby wejść do ciasnego pomieszczenia LEGO. Okej, okay, za chwilę sobie wejdziemy, tylko pozbieramy jeszcze te kamyszki. Oczywiście później pewnie będę rozpoznawał je, ale na razie mi to nie grozi. Rozpoznawanie tych wszystkich kamieni. Okej, okay, tutaj mamy... Czekaj. Co mogę? Co mi tu mówisz? Naciśnij B, aby kręcić korbą. Okej, okay. Ja to w sumie dla większości, dla was po prostu czytam te tabliczki, bo ja tak pamiętam mniej więcej, co tutaj, gdzie trzeba zrobić. I okej, okay, schodzimy sobie na dół. O, i lawa zniknęła i dzięki temu będziemy mogli dostać złoto, które także będzie potrzebne. Okej, okay, dajcie sztabki złota, dziękujemy. Tutaj mamy kolejne rzeczy, ale widzę, że tam jeszcze co nieco ominąłem. Dlatego będę musiał się wrócić. Czy nie... Ojej, co się dzieje? Jakiś gaz tu poszedł?
czy co. Dobrze, że te surowce nie znikają. I widzicie, że wprowadzili taką zmianę, że oprócz pieniążków mamy takie elementy RPGa. Właśnie zbieranie surowców, craftingu, bo będziemy mogli właśnie pewnie wytwarzać jakieś przedmioty, jakieś nowe, powiedzmy, zbroje, bronie. Tutaj akurat to są moje domysły. Ale wydaje mi się właśnie, że troszeczkę seria gier LEGO poszła dalej. I oprócz zbierania pieniążków będziemy mieli możliwość robić inne rzeczy. I nie wiem, czy postacie będziemy kupowali właśnie za te surowce, czy tylko za monety. Dobra, musimy podejść tutaj. Jeszcze. Specjalny klucz jest potrzebny, aby otworzyć te drzwi. Naciśnij w pobliżu zamka, aby użyć klucza. No dokładnie, dobra. I właśnie taki klucz nam jest potrzebny i taki będziemy musieli za chwilę stworzyć kluczyk. Dobra, musimy go stworzyć. Wykorzystaj zebrane łupy LEGO. Okej, każdy wie, o co chodzi. I teraz wybieramy łupy. Tak, to nam będzie potrzebne. To też nam będzie potrzebne. To, to i to. I widzicie. Surowce wrzucamy do naszego kociołka i za chwilę będziemy mieli taką mini gierkę fajną. Za chwilę zobaczycie, o co chodzi. Aby wypełnić pierścień kucia, naciśnij odpowiedni klawisz, gdy zostaną one podświetlone. Ok, także lecimy. Pyk, pyk i raz. Nie wiem, czy na środku... Nie. No, nie. Myślałem, że musi być centralnie na środku, ale jednak nie musi. Pyk. Ok. Dziękujemy bardzo. The dwarves was unequaled, fashioning objects of great beauty out of diamond, emerald, ruby and sapphire. Dobra. Okej, także teraz lecimy dalej i zobaczymy, co się wydarzy. Odblokowaliśmy przejście i tam był ten krasnolud. Niestety nie pamiętam jego nazwy, ale za chwilę oczywiście sobie ją przypomnimy. Mamy Torina, mamy tą drugą osobę, znaczy drugiego krasnoluda. Widzicie, pięknie wyglądają te lokacje, naprawdę. Jest na czym zawiesić oko. O, tutaj mamy naszego gościa. Co się stało? A, flet musisz mieć. No dobra, tutaj widzę, że leży ten flet. Także trzymaj i dołączaj do naszej wesołej gromadki. No dobra, także już wszystko jest zrobione, w sumie nie wiem, nad czym się zastanawiałem. Aha, musimy zmienić na tą postać i... może pozyskać cenne upływ za pomocą Kilofa, naciśnij, jak to wybudować skały. Dobra, a jak się nazywa ta postać dla przy... Bofur. Aha, i wydobywamy pyk. Dziękujemy bardzo i dostajemy dużo surowców plus dużo pieniążków, także spoko. Musimy oczywiście trafić w sam środek, żeby tych surowców było więcej. I widzę, że w tej części troszeczkę bardziej poszli na zręczność. Jak widzicie, jest ona wymagana, czy to wspominając przed chwilą tą grę, gierkę z wykuwaniem, czy to. Także całkiem spoko, okej. Na razie tego nie będziemy ruszali, bo misja nam się, powiedzmy, zakończy. Dlatego jeszcze chcę zbadać tą komnatę. W poszukiwaniu różnych ciekawych rzeczy, mam nadzieję. Coś tu może jeszcze znajdziemy, jakieś surowce. Dobra, lecimy tu. Widzę, że tu będą deski, pięknie. Wolę zbierać sobie te... O! Itemy z craftingu, do craftingu, niż później narzekać, że nie mam czegoś. Chociaż pewnie takich sytuacji tutaj nie będzie. Okej, okay, mamy 4 liny już. 18 desek, wow. Aż 18... tam jest pieniążek. O! Coś się chyba wywaliło. I tu są surowce, ja to widzę. Proszę mi oddać te surowce. Wszystkimi się zaopiekuję. Wszystkie surowce proszę do mnie. Też to były deski tylko, także... No średnio, powiedzmy. Aha, mi się podskoczył. Mówię, czemu nie mogę tego zebrać? Co się tutaj dzieje? Pyk, pyk, liny, kolejne deski. Jeszcze więcej lin, jeszcze więcej desek. Ojejku, tych lin naprawdę mam już ogrom. Nie wiem, za chwilę zobaczymy, czy będę mógł się dostać tam do góry jakoś. Okej.
Dobra, pyk, pyk, pyk. Dobra, chyba wystarczy mi tego. Nawet nie wiem, co zebrałem. Jakieś płótno. Tak, chyba płótno zebrałem przed chwilą. Widzicie, że czasami tych surowców jest więcej niż, niż normalnych rzeczy. Znaczy normalnych rzeczy. Mówiąc normalnych rzeczy, mam na myśli oczywiście pieniążki. Czy mogę wejść tutaj? Nie, nie mogę. Chyba tam też nie będę mógł wejść. Szkoda. Będzie jakaś inna postać potrzebna. Ha. Młot. Popchnij to. Nie. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Miejmy nadzieję, że to nam się opłaciło. Czy tutaj coś mamy? Aha. Czy muszę tu coś kręcić? Nie wiem, czy to się podnosi. Nie. Jednak się nie podnosi. Dobra. Także przechodzimy do fajnej minigierki. Za chwilę pokażę wam. Minigierka w budowanie. Aby użyć płytki konstrukcyjnej, musisz zebrać odpowiednią ilość łupów Lego. Oczywiście mamy już tą odpowiednią ilość na pewno. I zobaczymy, co mi będzie potrzebne. Dobra, to. Kamienie 2. Lina oraz deski. Gdzie są deski? Gdzie się ukryły? Desek mam aż 40 już. I okej. Okay. Teraz będzie okazja, żeby zarobić pieniążki. Aby ukończyć konstrukcję Lego, musisz oszukać i zaznaczyć brakujące klocki. Zrób to szybko, a zdobędziesz dodatkowe monety. Także buduje nam się konstrukcja. Ten klocek. Tu będzie potrzebny. O, ten. Widzicie, mam 20 tysięcy pieniążków do zdobycia. Jeżeli mi się uda. Fajnie to się buduje. Naprawdę aż miło popatrzeć. Jeszcze motyw z tą minigrą jest naprawdę spoko. Koło. To. Dobrze, muszę patrzeć. To. Okej. Okay. Klocki się losują. Dziękuję. To. Dobrze. To. I... koło, koło, koło. Okej. Okay. Jakiś mały klocek? Fak, to. 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 Dobra. Ojejku. Naprawdę mały klocek był. Nie wiedziałem w sumie, co to jest dokładnie. Okej, okay, i maszyna zbudowana, jak widzicie. O, i dosyć dużo tych pieniążków poszło. Wow. Okej, okay, schodzimy na dół. Pyk. Dziękujemy. O. Jeszcze niżej będę mógł zejść oczywiście, tak? Teraz będzie do zdobycia mitril. Aha, mogę się tak podciągać, no spoko. No to jest trudne do zdobycia. Nie. Teraz widzicie, są inne surowce. Wtedy były inne i teraz są też inne. Całkiem spoko. Rzecz. Dobra. Aj! Chyba mi się udało. Arkenstone, the heart of the mountain. But Thor's love of gold had grown too fierce. A sickness had begun to grow within him. And where sickness thrives, bad things will follow. First they heard was a noise like a hurricane. Balin, sound the alarm. What is it? Dragon. He was a fire drake from the north. This city of men was nothing. For dragons covered gold with a dark and fierce desire. Smaug had come. Dobrze, tutaj mam posąg do zapisu gry. Także ja wam dziękuję za ten pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że ta seria wam się spodoba i przypadnie do gustu. Zachęcam do komentowania i oceniania tego odcinka, a my widzimy się już za niedługo w kolejnym
Nie wiem kiedy w sumie, może bym rzucał je codziennie, ale byście musieli może mnie jakoś zachęcić. Na przykład jakbyśmy zebrali, powiedzmy, nie wiem. Lajkujcie i zobaczymy co się da zrobić. Trzymajcie się, cześć.